10 miejsc z krystalicznie czystą wodą. W dzisiejszym odcinku towarzyszy mi koleżanka z kanału A to ciekawe, na który Was serdecznie zapraszam. Link w opisie. Wyspa Świń. Bezludna wyspa na Bahamach, która stała się od 2009 roku obiektem zainteresowania turystów. Na wyspie Świń żyje około 20 świń. Ich obecność na Karaibach tłumaczy mnóstwo teorii, którym bliżej do plotek niż faktów. Według jednej podrzucili je marynarze, którzy mieli po nie wrócić po pewnym czasie, zabić je i zjeść. Według innej świnie ściągnęli na wyspę sami lokalni mieszkańcy, aby zwiększyć ruch turystyczny. Popularny jest też pogląd, że zwierzęta uratowały się z tonącego statku albo że żyją w tym rejonie od wieków, a sprowadzili je Hiszpanie albo Portugalczycy. W poszukiwaniu pożywienia mniejsze odległości między wyspami miały pokonywać wpław. W pamiętnikach z XVII wieku żeglarze wspominają, że na wielu wyspach karaibskich widziano dziko żyjące świnie. Na wolność wydostawały się przypadkiem albo celowo wypuszczali je Europejczycy. Dodatkowego efektu nadaje niesamowicie krystaliczna woda, która raczej nie jest kojarzona ze świniami. Minorka. Wyspa hiszpańska na Morzu Śródziemnym, druga co do wielkości w archipelagu Balearów. Owa wyspa może poszczycić się aż 120 plażami. Jedną z najpiękniejszych z nich jest położona na terenie rezerwatu biosfery Sala Magareletta. Skaliste i porośnięte sosnami klify oraz jasny piasek pięknie kontrastują z przejrzystą lazurową wodą. Co ważne, nie ma tu tłumu turystów, hotelowych molochów ani tandetnych barów czy knajp. Malediwy. Archipelag oraz państwo wyspiarskie o tej samej nazwie, położone na Oceanie Indyjskim. Około 500 km na południowy zachód od południowego krańca Indii. Krystaliczna woda, piękne plaże i słoneczne dni przyciągają turystów od dawna. Na początku lat 90. rząd w Male był zmuszony pilnie rozwiązać problem lawinowo rosnącej masy śmieci produkowanej przez rozwijający się przemysł turystyczny. Postanowiono, że wysypisko powstanie na sztucznie usypanej śmieciowej wyspie. Średnio trafiało tam 300 ton śmieci dziennie. Większość odpadków pochodziła z ośrodków turystycznych położonych w innych częściach archipelagu. Odpady nie są sortowane, dzięki czemu obecność śmieciowej wyspy jest całkowicie bezpieczna. Fernando de Noronha. Archipelag na Oceanie Atlantyckim położony około 350 km na wschód od wybrzeży Brazylii. W 1988 roku około 70% powierzchni archipelagu ogłoszono morskim parkiem narodowym celem ochrony zarówno lądowego, jak i morskiego środowiska przyrodniczego. Dzięki prądom oceanicznym z okolic równika w Afryce oblewająca ją woda jest bardzo ciepła. Nurkując na głębokość nawet 40 metrów nie trzeba używać pianki, a widoczność jest świetna do 50 metrów w głąb oceanu. Co ciekawe, pewien brazylijski okręt zatonął tam w 1987 roku i leży w dobrym stanie na głębokości 28 metrów, co jest niezwykłą atrakcją dla nurkujących turystów. Tulum. Miejscowość w Meksyku na półwyspie Yucatan, nieopodal ruiny prekolumbijskiego miasta Majów. Otoczony murem położony na 12-metrowym klifie Morza Karaibskiego. Stanowi jedną z atrakcji turystycznych wybrzeża Majów. W latach 90. na skutek migracji było to najszybciej zaludniające się miejsce w Meksyku, co sprawiło, że w 2008 roku utworzono nową gminę, a wieś zyskała prawa miejskie. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie i prawdziwy cud natury. Pod przejrzystą taflą wody widoczne są różnego rodzaju muszle i kolorowe rybki, a na pobliskich skałach wylegują się w słońcu różnego rodzaju jaszczurki. Lefkada.
Wyspa na Morzu Jońskim u zachodnich wybrzeży Grecji. W starożytności znana ze świątyni Apollina oraz skały, gdzie strącono zbrodniarzy. Według legendy z tzw. Białej Skały rzuciła się Safona, grecka poetka. Miejscowa ludność zajmuje się rybołówstwem, produkcją soli z wody morskiej. Poza tym na wyspie uprawia się winorośla, drzewa cytrusowe i oliwki. Aby dostać się na wyspę drogą lądową, pojazdy muszą pokonać nietypowy most obrotowy na kanale wodnym łączącym port w Lefkas z otwartym morzem. Nie dotarła tu jeszcze moda na masową turystykę, więc wiele miejscowości zachowało swój unikalny charakter. Lefkada może się pochwalić licznymi plażami, z których wiele pojawia się w rankingach najpiękniejszych w Grecji. Kornwalia. Kraina geograficzno-historyczna i zarazem najbardziej wysunięte na południowy zachód hrabstwo Anglii położone na półwyspie kornwalijskim, na zachód od rzeki Tamar. Kornwalię charakteryzują dzikie krajobrazy, wrzosowiska, długa i urozmaicona linia brzegowa oraz łagodny klimat. Krajobraz górniczy Kornwalii i zachodniego Devonu w roku 2006 wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Istotną dziedziną gospodarki regionu jest turystyka. Warto wspomnieć, że Kornwalijczycy to jeden z 6 narodów celtyckich. Niektórzy mieszkańcy protestują przeciw obecnemu statusowi politycznemu Kornwalii i domagają się większej autonomii. W tym właśnie miejscu można znaleźć turkusową wodę. Ta w miejscowości Port Curno zasługuje na szczególną uwagę. Kojarzy się bardziej z Karaibami niż z Wyspami Brytyjskimi. Aitutaki. Atol wchodzący w skład południowych wysp Cooka, należący administracyjnie do terytorium zależnego Nowej Zelandii, wyspy Cooka. Atol ma powierzchnię zaledwie 18 km kwadratowych, a zamieszkany jest przez 1720 mieszkańców. Wyspa kusi turystów krystalicznie czystą wodą, białymi plażami i licznymi rafami koralowymi otaczającymi atol. Miejsce to, pomimo swojej atrakcyjności, uchowało się jednak przed budową licznych ośrodków turystycznych. Jest tu tylko jeden hotel. Jedną z największych atrakcji wciąż pozostaje lokalna laguna. Culebra, miasto wyspa w Puerto Rico. Według danych szacunkowych na rok 2010 liczy 2187 mieszkańców. Isla Culebra nie oznacza nic innego jak wyspa węża. W kurorcie Flamenco Beach, znanym ze świetnych warunków do pływania, wędkarstwa sportowego i nurkowania, możemy znaleźć zatokę w kształcie podkowy z plażą o nazwie Playa Flamenco. Od 1903 roku do 1975 wyspa była poligonem i miejscem treningu dla marynarki wojennej USA. Z tamtych czasów pozostała na plaży pamiątka w postaci zardzewiałego czołgu, co w tropikalnej scenerii wygląda niezwykle imponująco. Sala Mariolu. Położona na środku wschodniego wybrzeża Sardynii plaża to prawdziwa perełka. Płytka i krystaliczna woda, miękki, jasny piasek i malownicze widoki sprawiają, że to idealne miejsce na wypoczynek. Ze względu na właśnie krystalicznie czystą wodę jest to ulubione miejsce dla turystów. Małe muszelki, kolorowe rybki czy kamienie o niezwykłych kształtach. Wszystko to można dostrzec gołym okiem. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie staram się codziennie dodawać nowe materiały. Ponadto przypominam, zapraszam Was na kanał A To Ciekawe, gdzie możecie również obejrzeć podobne materiały związane z ciekawostkami czy faktami, jednakże w trochę innej formie niż ta dyszkowa. Dzięki, że zostaliście do końca. Trzymajcie się. Cześć.